Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Panie Premierze, wiele pytań i uwag już tutaj padło dotyczących zaniedbań rządu względem akcyzy, więc ja nie będę już ich powtarzała, a zasygnalizuję tutaj inny problem. Otóż, Panie Premierze, czy rząd zastanawia się nad alternatywnym paliwem? W Polsce 2,5 miliona aut posiada instalację gazową LPG, spalającą mieszankę propanu z butanem. Jesteśmy pod tym względem na pierwszym miejscu w Europie. Choć trzeba przyznać, że od dłuższego już czasu ceny autogazu utrzymują się na stałym poziomie, to paliwo to jednak także jest oparte o import głównie z Rosji, Ukrainy, a poza tym powoduje szkodliwe efekty przy spalaniu. I dlatego chciałam zapytać, czy polski monopolista, czy polski rząd przede wszystkim rozważa możliwość rozwoju sieci stacji z paliwem CNG, czyli paliwem opartym o płynny gaz ziemny, który moglibyśmy produkować z nadwyżek krajowego surowca. Obecnie w Polsce jest zaledwie 28 stacji CNG, a na przykład w Niemczech jest 900, we Włoszech 770. Auta napędzane paliwem, jakim jest właśnie w 98% gaz ziemny, a resztę stanowią etan, propan, butan i azot, spełniają nawet te najbardziej wyśrubowane normy czystości spalin. Chciałam zapytać, czy rząd taką alternatywę poważnie rozważa, bo no, niczego tu nie wymyślam specjalnego. Wiadomo, spadek popytu na pewno wymusiłby spadek cen. Czy jest tu jakaś przyszłość dla naszej motoryzacji, jeżeli chodzi o właśnie to paliwo? Bo według danych, jakie znalazłam, zaledwie 1700 aut na razie napędzanych jest właśnie paliwem i to są głównie auta stare, importowane z Niemiec oraz autobusy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.